cóż to były za emocje? Adrenalina, płacz, euforia, a to wszystko przez jedną małą S15. Cześć kochani! Siema, witajcie! Zacznijmy może od Kietrza. To były niesamowite emocje, kiedy pojechaliśmy na zawody, które są obarczone dosyć dużym ryzykiem, ponieważ jest to runda uliczna i właściwie od samego początku zakładaliśmy, że jeżeli cokolwiek będzie się działo nie tak, a nie byliśmy pewni samochodu, to się wycofujemy. Wycofujemy? Ona jest nienormalna, gada głupoty. Pojechaliśmy tam po to, żeby testować samochód w warunkach ekstremalnych, podobnych do poligonu. No i testowaliśmy. Fakt, był taki plan, żeby powiedzieć sobie dość, gdyby było coś bardzo źle z samochodem, ale najbardziej źle było z jej głową, po prostu jeździła. No właśnie, jak to wyglądało z mojej perspektywy. Słuchajcie, ja jak przyjechałam na tą rundę uliczną, która jest rzeczywiście dosyć wąska i obarczona dużym ryzykiem, dosyć dużo było też strat w sprzęcie podczas tej rundy, jak i podczas rundy poprzedniej. Ale nie naszym oczywiście sprzęcie, tylko kolegów naszych. Kolegów, oczywiście. Było dosyć dużo wypadków spowodowanych właśnie tą trasą. Szczęśliwie nie my mieliśmy ten problem. Ale to już jednak buduje, słuchajcie, ale w głowie spoko. Poczucie. Hejterzy powiedzą, że i tak nie umiesz jeździć. Kurwa. Nie, to, że nie umiem jeździć, to jest zupełnie inna sprawa. W każdym razie, jak przyjechaliśmy na te zawody, ja spojrzałam na tą trasę i mówię, powinno być chyba nieźle. Ten samochód jednak ma niesamowitą moc i w razie czego będę tą mocą nadrabiała i będę się ratowała. I jak przyjechałam się za pierwszym razem, mówię, kurde, to jest właściwie całkiem nieźle, niezłe auto, które fajnie się prowadzi. Mieliśmy tam, powiedzmy, pewne problemy. Nieźle się prowadziło, tylko zapomniało, że trzeba jeszcze hamować. Tak, auto zapomniało, że trzeba hamować, więc powiem Wam, że brak hamulców na takiej trasie, zresztą brak hamulców mentalnych, nie tylko mentalnych, ale tutaj też nie miałam fizycznych. Jak zaczęłam jeździć, to mówię, zaczęłam się rozkręcać, było naprawdę mega fajnie. Mario, w ogóle, jakie były Twoje odczucia, jak Ty patrzyłeś na to? Jakie były Twoje odczucia podczas pierwszych treningów? Było dziwnie, bo byliśmy sami we dwójkę, nie mieliśmy spoterów, więc starałem się być wszędzie i nigdzie. Później udało mi się jakiś tam monitor zdobyć i oglądałem trasę. No bałem się, generalnie bałem się. O Karolina nie tam, bo o nią się nie można, nie trzeba bać, bo to diabeł. Natomiast o samochód, bo nie mieliśmy dużo podzespołów na wymianę, zawieszenia drugiego i tak dalej. No ale mówię, ryzyk fizyk, jeden przejazd, drugi, trzeci, piąty. Auto zaczęło działać, współpracować, Karolina zaczęła szybciej jechać, więc już miałem w dupie generalnie. Powiedziałem, jedziemy swoje i było super. Ale potem przyszły kwalifikacje, a kwalifikacje, żeby nie było, musi być roller coaster emocji u nas, więc na kwalifikacje spadł deszcz. I wtedy spojrzeliśmy na siebie, po sobie z Mariuszem i mówimy, no i co teraz? A ja mówię, nie mam zielonego pojęcia, nie znam tego salu, nie wiem jak go ustawić, nie wiem. Nie wiem, co zrobić. Wiedziałem tylko, że powietrze mogę spuścić, ale jeśli chodzi o zawieszenie, o kąty, o miękkość, twardość, nie wiem, ten samochód to jest nowość i musimy coś z tym zrobić. No i ustawiliśmy go tak prawie jak zawsze ustawialiśmy samochód. No i okazało się, że on zapierdala po prostu. Dokładnie. Słuchajcie, to było coś niesamowitego, bo było mokro, padał deszcz, a to auto było tak niesamowicie trakcyjne i tak niesamowicie się odpychało, że słuchajcie, pamiętajcie, miałam problem z hamulcami, więc czasami po prostu jak on nabierał prędkości na takiej prostej ulicy, tak zwany festiwal przekładek, czyli tam jest prosta ulica i się robi takie mandrzy od zony do zony, no to prędkość, jaką miałam na końcu, to była niesamowita nawet na mokrym, więc rzeczywiście to było coś niesamowitego. No nie ukrywam, że jak wyjechałam na ten deszcz, to było takie na zasadzie okej, znowu dreszczyk emocji, znowu ścisk w żołądku, co się wydarzy. Ale mieliśmy dogrywkę, bo to było drift open. Generalnie skracając wszystko, było bardzo trakcyjnie, bardzo przewidywalnie, bez hamowania, bo nie było hamulca. Auto przyspiesza jak złe. Na filmach to widać doskonale, gdy po przekładce z zony do zony on wystrzeliwuje, on nie czeka, aż coś tam się wydarzy, bo deszcz, bo streszcz. Po prostu zapierdala ten samochód, Karolina to opanowała i nie będziemy więcej opowiadać, musicie to zobaczyć w materiale, bo będzie. Jest zajebiście, samochód jest dobry, szybki. Nie, ale poczekaj Mariuszek, idziemy dalej, bo to były kwalifikacje, natomiast kwalifikacje przeszły bardzo fajnie. No i przyszedł dzień zawodów, a dzień zawodów to była niedziela i słuchajcie, tak jak piątek, sobota, samochody, właściwie było bez strat w sprzęcie, tak niedziela nagle,
co drugi wyjazd to były jakieś wypadki. Na, nie wiem, 30 aut, które tam startowało, czy 40 aut, chyba, nie wiem, z 7 się porozwalało. Szczęśliwie także też się naprawiało, nie szły do kasacji, nie były te straty bardzo poważne, ale rzeczywiście zawieszenia z przodu, z tyłu, samochody w cudzysłowie obrane z całego bodykitu, to było coś normalnego. I nie ukrywam, że taki widok spowodował, że znowu mnie zaczęło tam trochę cisnąć w żołądku. I pamiętam, jak chciałam się tak nakręcić na tą jazdę i zaczęłam oglądać live streama z zawodów. A co włączałam tego live streama, to ktoś miał wypadek. Już kończyła klasa pro, kończyła swoje zawody. Ustawiłam się przed trasą, żeby wjechać na trasę na nasze zawody Masters. I w tym momencie kolega z dużym impetem wyleciał z krawężniki. Więc ja mówię, nie, to czy to jest jakiś sygnał? Tak, to był sygnał, że masz po prostu jechać swoje i nie myśleć. To doskonały też był trening mentalny, bo to też uczy, żeby nie było, że jeżdżenie samochodem to tylko za kierownicą, to też mentalność, a taka mentalność, taki wpierdol od życia czy od oglądania obrazków złych powoduje, że starasz się być jeszcze lepszy. Więc zrobiliśmy to, uważam, że bardzo dobrze zrobiliśmy, znaczy Karina zrobiła. Byliśmy, mówię, to już tutaj mówiłem, we dwójkę i też się da. Zajebiście, no. Słuchajcie, rzeczywiście zawody, odpadliśmy w top 8, ale zawody były rewelacyjne. Pamiętajcie, że samochód jest cały czas w fazie testów, natomiast ja byłam tak niesamowicie nim zachwycona. Różnica pomiędzy samochodem S14 a S15 jest przeogromna. S14 była taka miękka, taka wolna w jeździe. Znaczy wolna, ona nie była wolna, ale mi się wydawało, że ja mam na wszystko czas w S14. Natomiast w przypadku S15 to jest tak, że jak ja widzę zonę, to ja już jestem w tej zonie. To jest to, co Mariusz powiedział. Ona się momentalnie odpycha, ona momentalnie wyskakuje. Tam nie ma czasu za bardzo na myślenie, tam trzeba wyprzedzać jej ruchy. Czyli to samo dla głupków? Tak, jak nie tak, trzeba myśleć? Nie, nie wolno tam myśleć, tam trzeba mieć po prostu dobre odruchy i trzeba dobrze zrozumieć ten samochód. Nie ukrywam, wróciliśmy z Kietrza niesamowicie pozytywnie nastawieni i tylko stwierdziliśmy, ok, musimy w takim razie dopracować te hamulce. Mariusz wziął się do roboty, bo tydzień później mieliśmy zawody na Bemowie, Mistrzostwa Polski, runda w Warszawie na Bemowie. No i tam znowu rollercoaster emocji. Tam z kolei była jazda pomiędzy ścianami. Mario, no generalnie jak ty się czułeś w momencie, kiedy wyjechałam, a ja dalej ci raportowałam, że te hamulce nie są do końca takie, jakie byśmy sobie życzyli. Znaczy ja generalnie się czułem źle ze względu na to, że robiliśmy przez ten tydzień ten samochód, wymieniliśmy wszystko, co było do wymienienia, do wymiany i znowu coś. I znowu jakaś pierdoła powodująca, że ten samochód nie chce zadziałać dobrze ręczny hamulec, mimo tego, że wszystko było zrobione trakcyjnie, szybko. Hamulec nie działa ręcznie, raz działa, raz nie działa, później modyfikacja typowa dla warsztatu Henia, czyli zrobiliśmy dłuższą dźwignię lewarka, to po części pomogło, ale nie spowodowało, że ten samochód prowadził się tak idealnie. Znaczy prowadził się idealnie, nie hamował ręcznie, reszta już było lepiej. I zawody wyglądały znowu taka, jadę, nie jadę, znowu ta ściana, nie wiem, w radiu słyszę, jadę na 80% i to 80% spowodowało, że wylądowaliśmy na 7 miejscu w kwalifikacjach. Dokładnie. Mówię, na 70% możliwości bez hamulców. I poczekajcie, jeszcze to, co fajnie warto powiedzieć, to znowu na kwalifikacje spadł nam deszcz. I znowu zastanawialiśmy się, co się będzie działo. Co prawda ja już po doświadczeniu z Kietrza byłam bardziej optymistycznie nastawiona. Nie ukrywam, nawet się cieszyłam z powodu deszczu. Deszcz jest dla nas lepszy, no bo jak już wiemy, jak ustawić samochód, a że opony mamy Falken, które działają na mokrym, więc dla nas było lepiej, taniej. Szybko jest tak samo, czy na mokrym, czy na suchym. No i to nam dało te możliwości, że jechała Karina swoje. Nie było jakiegoś tam testowania. Był jeden przejazd zapoznawczy na tym mokrym, bardzo mokrym torze. Betonowy, no i co? No i ognia, no, pizda gaz i jechaliśmy. Ale żeby nie było tak fajnie, jak spadł deszcz, poczułam się rzeczywiście dosyć komfortowo, bo stwierdziłam, że okej, na tym deszczu się czuję naprawdę fajnie. Miałam przejazd najpierw taki rozgrzewkowy, zapoznawczy z torem, potem rozgrzewkowy i potem dwa przejazdy kwalifikacyjne. I miałam bardzo dobry pierwszy przejazd, bardzo dobry drugi przejazd, niezły całkiem ten przejazd kwalifikacyjny i zaczęło przesychać. I mówię, o kurczę, no to teraz już nie będzie tak fajnie, ponieważ taka nawierzchnia mokra, sucha jest naprawdę najgorsza z możliwych. I patrzę, idą chmury, spadł deszcz. No to ja już taka nabuzowana, mówię, teraz będzie taki przy ścianach przejazd, będzie taki idealny. Ustawiam się na starcie i co się wydarzyło?
rozróżnik się. Auto zgasło i nie chciał odpalić. To było mistrzostwo świata, że wszystko działa. Tak. Komputer nie pokazywał żadnego błędu, a on nie. No, styczek elektryczny nie działa. Podjechałem tam jakąś hulajnogą czy czymś na starcie, okazało, że na moje, no 99% zepsuł się automat od rozrusznika, tak zwany Bendix. No i co zrobiłem? Wziąłem sędziów za fraki i powiedział pchać. No i zapchaliśmy ten samochód, odpalił. No i pojechała przejazd taki na bogato. Ale czujecie te emocje, no. Nie? Czujecie te emocje, kiedy jesteście tacy nabuzowani adrenaliną. Tutaj trochę ten sprzęt, który nie do końca jeszcze czujecie. Tu ściany. Tuż czekamy, kurde, z daleka. Różowe lampy na starcie, wszyscy czekają. Wszystko połączone, a ino zgasły. Ona mówi, ty, o to nie chcę odpalić. Jak nie chcę odpalić, kurde, jak nie chcę odpalić ten samochód. To go, jak nie odpali, to go spalimy. Słuchajcie, kurde, ja byłam w tym samochodzie. Ja po prostu krzyczałam. Nie, mówiłam, że nie wierzę, co się dzieje, po prostu emocje mi tam wybuchały. Krzyczałam na Mariusza przez radio. Dostałem opinię, wiesz, to tak było. Przez radio. Mariusz, mam coś z tym zrobić i chuj. Tak. I tak powiedziałam, ja muszę pojechać. Ten przejazd muszę pojechać, rowerem, bo na lawecie. No i pojechała normalnie na 80, parę więcej, 5-6. Tak, dokładnie. Czyli dałem dwa równe przejazdy, tak żebyśmy bardzo wysoko na 7 miejscu, także... Dokładnie. I wylądowaliśmy na 7 miejscu, więc naprawdę całkiem nieźle, zwłaszcza, że było tam ponad 20 zawodników, topowych zawodników na mistrzostwa Polski. No. Nie tylko z Polski, ale też z zagranicy, po prostu coś fenomenalnego. No i przyszedł dzień zawodów, zaczęliśmy... Znowu gnój. Było sucho, było pięknie, a mój ręczny pracuje, nagle tu. Mówię, Mario, zrób coś z tym. I zaczęło się, ale słuchajcie, walki były rewelacyjne. Bo mieli chyba z 5 dogrywek po 2 przejazdy, ja zmieniałem opony. Zmieniałem opony i paliwo laliśmy. I ona już to jeździła. Wszyscy czekali, kiedy oni skończą jeździć. Dogrywka. Ona już wygrała po tych dogrywkach ze względu na miejsce w kwalifikacjach, bo ciągle były dogrywki. Dokładnie, żeby było śmiesznie. Przychodzi walka top 4, co? Dogrywka, kurczę. Oni ciągle się dogrywali. Ja już nie miałem opon, a najlepszym numerem było to, że Karolina nie wiedziała całej prawdy, bo myśmy nie zmieniali opon wszystkich. Ona przyjeżdżała po nowe koła, żeby było szybciej, żeby było lepiej. Ona siedziała w samochodzie, tankowaliśmy paliwa, myśmy kół nie zmieniali, tylko tam żeśmy majstrowali, bo się okazało, że auto miało urwane dwie szpilki już w tylnej osi ze względu jakichś tam błędów i nie chcieliśmy odkręcać, bo jakbyśmy kolejną urwali, to kuźma, byłby gnój taki, więc ona jeździła na zużytej oponie, dobra, coś mówi, mniej powietrza, bo nie klei, tak, mnie nie klei, bo nie ma co kleić, kurde. No i takim wariackim sposobem dojechaliśmy do finałów, do top 4. No i w top 4 dogrywka z Marciejem Jarkiewiczem, no skończyło I się też na... dogrywka. Skończyło się na tym, że przegraliśmy przez ręczny, nie przez opony, bo goniąc, Karolina po prostu na starcie, na inicjacji pojechała prosto parę metrów. No bo nie mogła go złamać, bo trakcji nie było. No i dupa, no. Ale śmieci rozrządowe. Więc słuchajcie, czwarte miejsce na Mistrzostwach Polski z samochodem i z tym całym rollercoasterem emocji. To było coś niesamowitego. Mega adrenalina i tak jak wspomniałam, płacz wymieszany z euforią i po prostu niesamowicie jestem zakochana w tym samochodzie. To auto ma cudowny potencjał, my musimy tylko go dopracować. Tu patrzę na Mariusza. No ale powiedziałem ci, że pół roku, dopiero minęło miesiąc. Nie, słuchajcie, to auto naprawdę jest niesamowite. To auto jest mega szybkie, mega trakcyjne. Nawet w Kietrzu, słuchajcie, tam trochę mieniłam na starcie oponami i miałam problem, żeby dogonić panów na starcie, na inicjacji, a za to już przy drugiej przykładce ja byłam w ich boku. Po prostu on cały czas się odpycha. Czy fajnie, bo on nie hamuje. I na przykład w poprzednich samochodach było tak, że dużym kątem można było bardzo mocno schamować samochód. Tu dodajesz gazu i on w tym kącie też przyspiesza. Tak, to jest, tak. Ale to już jest, to są lata doświadczeń i zawodników z Formuły Drift, którzy nam pomogli ustawić to zawieszenie, bo wbrew wszystkiemu takie niuanse, które teraz dostaliśmy od topowych zawodników, to jest przepaść. To się nawet się nie wyobraża, że przestawienie kilku milimetrów czegoś przy samochodzie z tyłu, z przodu, twardości zawieszenia, wysokości samochodu spowoduje, że ten samochód będzie wariatem. Bardzo fajny teraz jeden z naszych tak, przyjaciół, chyba jeden z najlepszych ludzi na świecie, jeśli chodzi o drifting, powiedział nam, dwie rzeczy są bardzo ważne, że albo samochód ma wyglądać, ale nie jeździć, albo ma jeździć, ale nie będzie wyglądać. Także jak ktoś mówi teraz o jakichś kozach, o jakichś pierdołach, niech co mówi, na dobrej kozie można zapierdalać także szok. Wszystko. I teraz to, że samochód jest tak ustawiony, to nie jest przypadek, to nie jest widzimisię, to nie jest to, że my chcemy w terenie nim jeździć. On jest tak zrobiony, jak powinien i no, jest dobry. Jest dobrze.
Słuchajcie, ten samochód niesamowicie rokuje, więc trzymajcie kciuki i śledźcie nasze dalsze poczynania. No to na razie, siema. A ja idę kręcić śrubki.